Szczęść Boże, witajcie. Kontynuujemy nasz spacerek po katechizmie Kościoła Katolickiego i zaczynamy dziś od pięćdziesiątego pytania. Co znaczy, że Bóg jest wszechmogący? Pismo Święte nazywa Boga Panem dzielnym i potężnym. Jest On tym, dla którego nie ma nic niemożliwego. Jego wszechmoc jest powszechna, tajemnicza. Bóg okazuje ją, stwarzając świat z niczego i człowieka z miłości lecz przede wszystkim we wcieleniu i zmartwychwstaniu swojego Syna, w darze synowskiej adopcji i w przebaczaniu grzechów. Dlatego Kościół kieruje swoją modlitwę do wszechmogącego i wiecznego Boga Omnipotensem Deus. Wszechmogący Bóg. No właśnie, przede wszystkim Bóg wszechmogący, bo stworzył świat z niczego. Kwestia stworzenia świata. Skąd się wziął świat? Dlaczego w ogóle świat istnieje? Jest to jeden z najmocniejszych argumentów potwierdzających istnienie Boga, bo z niczego to się nic nie dzieje. I chociaż naukowcy nam tłumaczą powstanie wszechświata, i bardzo dobrze, bo o to chodzi, żeby nam nauka wytłumaczyła, jak to się dzieje, bo Bóg stworzył świat poznawalny. Bóg stworzył świat, który nauka może opisywać, który nauka może poznawać, i prawdę mówiąc, im bardziej nauka zgłębia się w tą Cudowność naszego wszechświata, tym bardziej to dla mnie potwierdza Boga, bo ten świat nasz okazuje się dużo, dużo bardziej skomplikowany niż nam się wydawało na przykład w XIX wieku, gdzie wszystko było proste, gdzie ta fizyka newtonowska była tak prosta, że dziś się wydaje wręcz prostacka. Ciągle prawa fizyki Newtona się sprawdzają w codziennym życiu i, jak to profesor Meissner mówił, nie musi rozwiązywać równań Einsteina, murarz, który buduje dom. Wystarczy mu pion, żeby ta ściana była prosta. Ten Newton wystarcza do budowy domu, ale jeżeli naprawdę chcemy poznać strukturę wszechświata, jak to działa, jak, jak to się stało, jak te wszystkie prawa są uzależnione od siebie, no to już okazuje się to dużo bardziej skomplikowane. I ten świat. No, nie mógł się zrobić, po prostu. No, z czego się zrobił? Też fizycy nam mówią, że jeżeli istniały jakieś prawa fizyczne, to y, mogła powstać materia. No ale ta materia nie powstała z niczego. No te prawa fizyczne musiały być. Skąd one się wzięły? Y, z samej energii może powstać materia, no, ale ta energia musi być. No nie z niczego, to dokładnie powstaje tylko nic. Y. Bóg okazuje wszechmoc stwarzając świat z niczego i człowieka z miłości. Właśnie człowieka z miłości. Tutaj jeszcze jedna rzecz warta wspomnienia, że Bóg czasami nam się, no oczywiście wielokrotnie się spotkałem z pytaniem, czy jeżeli Bóg wszystko może, to czy może stworzyć taki kamień, którego sam nie da rady podnieść. Bóg jest przede wszystkim logiczny, Bóg jest miłością, Bóg jest samym życiem, samym bytem, samym istnieniem. To jest natura Boga i Bóg nie może nic zrobić, co jest sprzeczne z Jego naturą. Nie można zrobić rzeczy niemożliwych, po prostu nie da się, to nie ma tu nic wspólnego, wszechmoc Boga z tym wspólnego. Nie można narysować trójkąta, który ma cztery kąty, bo jak ma cztery kąty, to nie jest trójkątem, a jak jest trójkątem, to nie ma czterech kątów. No. Czworokątny trójkąt, kwadratura, koła to są rzeczy absurdalne. Kamień, którego nie da się podnieść, jest takim samym absurdem. Każdy kamień można podnieść i nie trzeba do tego Boga. Mnie dajcie odpowiednio długą dźwignię i ja podniosę każdy kamień. Bóg może wszystko, co jest zgodne z Jego naturą. A Bóg z natury jest miłością. Więc i Bóg z natury jest prawdą. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Z Bóg nie może kłamać. Bóg nie może nienawidzić. Pismo Święte często używa słowa, że Bóg nienawidzi grzechu na przykład. No, ale to jest zupełnie inne sformułowanie, w innym znaczeniu. Na przykład Bóg, ale Bóg nie może znienawidzić stworzenia. Bóg kocha wszystkich. Bóg kocha upadłe anioły. Bóg kocha grzeszników, bo to jest natura Boga. Bóg z samej swojej natury kocha wszystkich ludzi. Prawdę mówiąc, cierpieniem upadłych aniołów, szatanów, czy ludzi, którzy odeszli od Boga jest to, że nie mogą uciec przed Boską Miłością. Szatan by chciał, żeby Bóg go znienawidził. On jego pali, jego boli Boża Miłość. On nie chce tej miłości, chce przed nią uciec, ale nie da się uciec przed Bożą Miłością, bo Bóg nas kocha z samej swojej natury. Bóg też nie może się przenosić z miejsca na miejsce albo w czasie. Bo Bóg jest w każdym miejscu i Bóg jest w każdym czasie. Bo żeby się przenieść z miejsca na miejsce, to trzeba być najpierw w jednym miejscu, a nie być w drugim. A potem odwrotnie, być w drugim, a nie być w pierwszym. Ale Bóg jest w każdym miejscu. No, oczywiście, Bóg wcielony, Pan Bóg, syn Boży, gdy stał się człowiekiem, przyjął ludzką naturę i w ludzkiej naturze, Pan Jezus był obecny w jednym miejscu, jak każdy człowiek. Ale to pokazuje, że. Bogu nic nie przybyło, jak się stał człowiekiem. Wręcz przeciwnie, Bóg stał się człowiekiem poprzez ujęcie sobie czegoś. I na tym tu widać pokorę i miłość Pana Boga do człowieka. Że Bóg się ograniczył, żeby stać się jednym z nas, żeby nas wynieść do godności dzieci bożych, do godności królewskich synów. Następne pytanie, 51. Dlaczego tak ważna jest prawda o stworzeniu. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Księga Rodzaju. Odpowiedź, ponieważ stworzenie jest podstawą wszystkich zbawczych zamysłów Boga, jest świadectwem Jego wszechmocnej miłości i mądrości. Jest pierwszym krokiem w stronę urzeczywistnienia przymierza jedynego Boga z Jego ludem. Jest początkiem historii zbawienia, osiągającej punkt kulminacyjny w Chrystusie. Jest odpowiedzią wiary chrześcijańskiej na podstawowe pytania, jakie stawiają sobie ludzie odnośnie do początku i celu naszego życia. Właśnie, no bo po co w ogóle my jesteśmy, dlaczego w ogóle jesteśmy, dlaczego w ogóle cokolwiek jest? Bóg miał ma pewien plan i ten plan się zaczął ten plan się zaczął w momencie stworzenia. Co więcej dla Pana Boga to stworzenie jeżeli założymy, ale nie jest to wcale ani nie jest to nauka kościoła, ani nie jest to stanowisko naukowców, ale jest to możliwość że początek wszechświata miał miejsce w momencie wielkiego wybuchu, te 14 miliardów lat temu, to jeżeli założymy, że to był początek wszechświata, to nie znaczy, że Bóg czekał te 13,5 miliarda lat, żeby, żeby stać się człowiekiem, bo Bóg nie czeka. No, dla Boga wszystko jest teraz, więc Bóg stwarzając świat, cały ten plan stworzył, cały ten plan Bóg Wie, zna od początku, a nawet od czasu zanim w ogóle był wszechświat. I punktem kulminacyjnym tego stworzenia było to, że Bóg wszedł w to stworzenie, stał się jednym z nas, żeby zbawić nas, żebyśmy nie byli potępieni, bo Bóg nas stworzył, żebyśmy byli szczęśliwi. Celem pana Boga jest to, żebyśmy byli szczęśliwi. Celem Pana Boga jest miłość. Chce, żebyśmy my kochali i On kocha nas. Chcemy, żebyśmy my Jego pokochali, ale ponieważ miłość musi być wolna. Jeszcze wczoraj chyba miałem dyskusję taką z jakimś gościem w mojej y, ciężarówce, wirtualnym gościem, który nie mógł zrozumieć, dlaczego On musi robić to, co Bóg mu każe. Nie mógł zrozumieć, że my niczego nie musimy. Jak to nie muszę? Jak nie będę zrobił tego, co mi Bóg każe, to będę potępiony. Czyli Bóg zmusza mnie do czegoś, żebym Go kochał. Bóg zmusza mnie do czegoś, żebym był wierny. Nieprawda, to jest postawienie sprawy na głowie. Bóg by nas zmusił, żebyśmy byli wierni i kochali Go, gdyby nas takimi stworzył. Gdyby nas stworzył bez wolnej woli, gdyby nas stworzył zaprogramowanych do oddawania Bogu uwielbienia i czci, to byśmy tacy byli, tylko że wtedy bylibyśmy marionetkami w rękach Pana Boga. Wtedy bylibyśmy zniewoleni. I nie mogło, nie ma, przez zniewolenie nie ma szczęścia. Niewolnik, nawet jak się pławi w luksusach, jest niewolnikiem. Pamiętacie bajkę chyba Mickiewicza o wilku i psie? Jeden był tłuściutki, drugi wychudzony, zabiedzony ale mówi, a co tutaj masz na karku takie wytarte? A to od, od obruszki, od obruszki. I wilk w tył zwrot i uciekł, no bo lepiej być głodnym i wolnym, niż tłustym z obrożą na szyi. Taka jest prawda, no my to wiemy ze swojej natury. My pragniemy tej wolności, nie pragniemy żyć w złotych klatkach, pragniemy być wolnymi ludźmi. I ludzie, którzy sobie zbudowali te złote klatki, Wiedzą, jacy są nieszczęśliwi, mają wszystko, tylko szczęścia nie mają. I Bóg zna naszą naturę i dlatego Bóg pragnie, żebyśmy dokonali wolnego wyboru. Wtedy tylko naprawdę będziemy mogli być szczęśliwi. Tylko wtedy, jeżeli z naszego wolnego wyboru wybierzemy Pana Boga, a nie wtedy, jeżeli Bóg by nas zaprogramował, stworzył, wsadził w złotych klatkach, z których nie możemy wyjść. Kto stworzył świat? Pytanie 52. Chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny przypisywane ojcu, jest również prawdą wiary, że ojciec, syn i duch święty są jedyną i niepodzielną zasadą stworzeń. To jest to, o czym już mówiłem wcześniej. Bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać. To nam jest bardzo trudno zrozumieć istotę Trójcy Święty. I my często to tak rozumiemy, jakby to było trzech bogów. No tak, to z ludzkiej naszej natury wynika no skoro jest Bóg nie jest synem a syn nie jest duchem no to jak to jest to jeden bóg ale jest tylko jeden bóg bóg stworzył świat nie można powiedzieć że to syn boży nie miał nic wspólnego ze stwarzaniem świata nie można powiedzieć że syn boży umarł na krzyżu a bóg ojciec z góry patrzył i się tam przypatrywał nie wiem czy ze złośliwą satysfakcją z jakimś sadystycznym uśmiechem że jego syn umiera za nasze grzechy to bóg umarł na krzyżu to Bóg cierpiał, każda, ludzka, każda boska osoba cierpiała, gdy Jezus umierał na krzyżu. Umarł syn Boży, konkretnie ta osoba, bo syn Boży przyjął ludzką naturę. Bóg w swojej naturze nie może umrzeć. Bóg w swojej naturze jest tylko istnieniem, więc Bóg musiał stać się człowiekiem, żeby móc zapłacić za nasze grzechy, jeżeli Bóg wybrał taką drogę zbawienia. No bo Bóg. Z miłości do nas stał się jednym z nas i umarł za nasze grzechy. I to była jedna osoba yy, Trójcy Świętej, ale to Bóg umarł na krzyżu za nasze grzechy. Dlaczego został stworzony świat? Świat został stworzony dla chwały Bożej. Bóg chciał w ten sposób ukazać swoją miłość, dobroć i piękno. Celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg w Chrystusie stał się wszystkim we wszystkich. Dla swojej chwały i naszej szczęśliwości. I cytat ze świętego Jelenausza, Albowiem, chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. Bóg nas stworzył, żebyśmy go poznali, żebyśmy go kochali, żebyśmy żyli wiecznie w niebie, wrazni. Bóg stworzył nas dla naszego szczęścia. Jest lepiej być niż nie być, ale oczywiście będąc, jest lepiej być zbawionym. Jest to. No, gra o bardzo wysoką stawkę, aczkolwiek gra no, ułożona. To nie jest gra obiektywna. To nie jest tak, że my gramy i możemy przegrać. My mamy pewną wygraną, więc to jest może mało pasjonująca gra, skoro nie wiadomo, kto zwycięży, bo wiadomo, Pan Jezus zwyciężył. Pan Jezus zwyciężył i dał nam to zwycięstwo, ale my musimy to zwycięstwo przyjąć. My musimy po prostu. Yy, to jest tak, analogia w piłce nożnej, bardzo zła analogia, ale pozwoli nam to zilustrować. Sędzia jest przekupiony i mamy, nasza drużyna ma pewne zwycięstwo, ale piłkarze przynajmniej muszą się pokazać na boisku i coś tam kopać, coś tam próbować. No, to sędzia nam odgwizda karnego, no, nie uzna bramki przeciwnika. Jak mamy przekupionego sędziego, to mamy pewne. Wygrane, ale coś musimy robić. Natomiast jeżeli my będziemy sobie sami strzelać samobójcze gole, a nie będziemy w ogóle strzelać do bramki przeciwnika, to mimo tego, że sędzia przekupi, przekupiony, to i tak tego nie wygramy. Bo sami to zawalimy. Więc tak jest w naszym życiu. Pan Jezus jest takim naszym przekupionym sędzią, który już dał nam zwycięstwo. On umarł za nasze grzechy. My musimy tylko strzelić tą bramkę przeciwnikowi, to znaczy musimy się sprzeciwić szatanowi, musimy uznać, że jesteśmy grzesznikami, musimy poprosić Pana Jezusa o przebaczenie i mamy pewne życie wieczne w niebie. Jest dla mnie niezrozumiałe, jak dużo ludzi się buntuje przeciwko temu, jak dużo ludzi popełnia grzech Adama i Ewy, mówiąc: Nie będę robił tak, jak Bóg mi mówi, będę robił po swojemu. Przecież Bóg mnie nie wrzuci do piekła, jak ja będę robił po swoje. Przecież ja mieszkam z tą dziewczyną, bo się kochamy. Nikt mi nie będzie mówił, że to jest grzeszne, że ja muszę ślub wziąć. Nikt mi takich rzeczy nie będzie mówił. Ja wiem lepiej. No, jeżeli wiemy lepiej, jeżeli gramy w piłkę nożną i będziemy strzelać do własnej bramki, to nie wygramy meczu. I mówienie, że ja wiem lepiej i to nie jest ważne, do której bramki strzelamy, ważne, żeby 10 goli padło, no to. Niestety, taka jest prawda, że ten mecz przegram. Jeżeli to my mówimy, Panie Boże, bądź wola moja, a nie Twoja, no to to będzie nasza wola. Jeżeli my mówimy, Panie Boże, wybieram piekło, nie chcę być szczęśliwy, ja chcę te odrobinę trzy minuty szczęścia na Ziemi, a potem wieczne potępienie, a Bóg mówi: Nie, poparz na mnie. Odrobina cierpienia i potem wieczne szczęście. Odrobina cierpienia i potem wieczne szczęście. Nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Pan Jezus mówi: nikt, nikt wam nie obiecywał szczęścia tutaj na Ziemi. Jeżeli mnie prześladowali, was będą prześladowali. Jeżeli ja cierpiałem, wy będziecie cierpieli. Ale przetrwajcie to. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A potem wieczność. Wieczność to jest duży, długi okres czasu. Wieczność to jest dużo więcej niż te nasze. 60, 80, 15, 20 lat, ile tu kto ma na tej ziemi. I naprawdę warto przeżyć to po Bożemu. Warto przeżyć to tak jak Bóg, jak Katekiz, jak Kościół nas uczą. Bo nagroda za to jest niesamowita, niezależnie od tego, czy, mamy, czy jesteśmy tu bogaci czy biedni, ładni czy brzydcy, czy jesteśmy zdrowi czy chorzy i cierpiący. Ten czas na Ziemi minie błyskawiczny i potem jest wieczne szczęście. Dlatego do tego jesteśmy stworzeni. Tu jest tylko nasz egzamin. Tu mamy tylko pokazać, powiedzieć Panie Jezu, tak, jestem z Tobą na krzyżu. Ofiaruję Ci całe moje życie. Nie boję się niczego, bo wiem, że wszystko mogę w Tobie, którym mnie umacniasz. I to jest takie proste i choć nam się wydaje, zwłaszcza jak jesteśmy młodzi, zwłaszcza jak mamy tych lat niewiele, że no, życie to jest takie długie przed nami, że nie wytrzymam. Wytrzymamy, naprawdę. W stosunku do wieczności warto celować w tą świętość. Warto celować w to, żeby zostać świętym tutaj w tym życiu. W jaki sposób Bóg stworzył świat? Pytanie 54. Bóg stworzył świat w sposób wolny, według swojej mądrości i z miłości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności. Ślepego przeznaczenia czy przypadku. Bóg stworzył z niczego świat uporządkowany i dobry, który przewyższa w sposób nieskończony. Bóg zachowuje i podtrzymuje stworzenie w istnieniu, pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu przez swojego Syna i Ducha Świętego. W jaki sposób stworzył Bóg świat? No, niektórzy fundamentaliści chrześcijańscy twierdzą, że Bóg Wyciągnął świat z kapelusza 5,5 tysiąca lat temu czy 6 tysięcy lat temu i udowadniają, że dinozaury żyły wraz z ludźmi. No, dinozaury żyły wraz z ludźmi w filmie Jurassic Park, ale w realu nie. W realu, jak świat powstał, jak istnieje, mówią nam naukowcy. Jak Bóg stworzył świat? No, Bóg stworzył świat z niczego. A Bóg stworzył świat dając nam prawa fizyczne. W jaki sposób ten świat powstał, to nam bada nauka. I my nie powinniśmy się denerwować, że naukowcy coś odkryją i to zaprzeczy pismu świętemu. Nie zaprzeczy. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których nasz duch unosi się ku kontemplacji prawdy, napisał święty Jan Paweł II w swojej encyklice Wiara i rozum. Polecam tę encyklikę. Trochę trudna lektura, ale warto przeczytać, żeby wiedzieć, czego naucza nasz Kościół. Ponieważ Bóg stworzył świat, jak tutaj jest mamy napisane, uporządkowany, to ten porządek możemy badać. Przez to uporządkowanie my wiemy, że prawa fizyki, które mamy dzisiaj, nie tylko działały tysiąc lat temu i pięć milionów lat temu, ale działają też w całym wszechświecie. Przynajmniej tak zakłada nauka. Yy. I potwierdzają to obserwacje. Czy tak musiałoby być? No, nie musiałoby być, ale ponieważ wiemy, że ten świat jest uporządkowany, kieruje się pewnymi zasadami, wiemy, że grawitacja dzisiaj jest taka, jak była wczoraj, i jesteśmy przekonani, że jutro będzie taka sama jak dzisiaj, na całe szczęście, bo gdyby była inna. To nagle stałyby się rzeczy straszne. Siły fizyczne międzykomórkowe plus grawitacja no są tak dobrane, że gdyby ta ilość atomów nieznacznie się różniła, to albo Słońce by natychmiast wybuchło, albo by zapadło, albo my przestalibyśmy istnieć. Ale te prawa fizyczne no to jest taka abstrakcja jakaś. Co to są te prawa fizyczne? Dlaczego one są? Skąd one się wzięły? Czemu te siły przyciągania są różne? I współdziałają ze sobą. Jak to działa? Skąd to się wzięło? Jak zaczynają się nad tym zastanawiać, to no jest to niesamowity skomplikowanie świata. I myślenie, że to mogło się zrobić samo z siebie bez jakiegoś zamysłu wczesnego jest, no jest niepoważne, prawdę mówiąc. To nie jest to, że ludzie, wiary nie są racjonalni ludzie wiary wierzą w bajki. To Ateiści wierzą w bajki, to ateiści są nieracjonalni, to ateiści wierzą, że pewne rzeczy się same z siebie zrobiły. Gdy tymczasem naprawdę, patrząc na otaczającą nas rzeczywistość, widzimy, że za tym stoi jakiś niesamowity umysł, naprawdę niesamowity. Bóg, który zachowuje i podtrzymuje stworzenie w istnieniu. W jaki sposób Bóg powstrzymuje to istnienie? Stworzenie w istnienie. No, przez to, że nas, o nas myśli, prawda? Ale, ale to może jest to istnienie tych praw fizycznych. Gdyby Bóg przestał o nas myśleć, to by te prawa fizyczne przestały istnieć. I wtedy momentalnie by wszechświat przestał istnieć. Bóg stworzył wszechświat według swojej mądrości. My czasami, czasami, często się z tym spotykam, mówimy, no, tak nie może być, bo Bóg by tak nie zrobił, bo Bóg by zrobił inaczej, bo Bóg to jest tak jak, wiecie, zaczyna brakować powołań do kapłaństwa, natomiast nie brakuje powołań do papieństwa. Księdzem to żaden młody chłopak nie chce zostać już za bardzo, ale papieżem to by każdy został, o, jako papież to on by tu wszystko zmienił i lepiej zrobił. To tak samo z powołaniem na Pana Boga. No. Każdy z nas byłby lepszym Panem Bogiem niż Pan Bóg. Tymczasem, no, czasami z pokorą trzeba stwierdzić, że my nigdy nie zrozumiemy wielkości rozumu Pana Boga. Bóg jest dużo mądrzejszy od każdego z nas. I czasami trzeba to po prostu przyjąć z pokorą. Nie mówić, że ja bym zrobił coś lepiej niż Pan Bóg, albo że Pan Bóg coś głupio zrobił, że Panu Bogu nie wyszło parę rzeczy, starość i pająki nie wyszły Panu Bogu. No, wszystko Panu Bogu wyszło, no, yy, wszystko jest dobre, co Bóg stworzył, i czasami trzeba przyjąć to z pokorą, nawet jak nie do końca to rozumiemy. Pytanie 55. Co oznacza opatrzność Boża? Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi stworzenia do ich ostatecznej doskonałości, którą mają osiągnąć. Bóg jest niezależnym władcą swego zamysłu. W jego realizacji posługuje się jednak również współdziałaniem stworzeń. Jednocześnie daje stworzeniom godność samodzielnego działania, bycia przyczynami wzajemnie dla siebie. I to jest bardzo trudna rzecz do zrozumienia. Opatrzność Boża. Jak rozumieć opatrzność Bożą z naszą wolną wolą? Jak to pogodzić? Bóg prowadzi nas do doskonałości, Bóg prowadzi cały wszechświat, daje nam pewne łaski, na dodatek nie daje ich równo, jednym daje więcej, drugim daje mniej. Jednych prowadzi bardziej, innych mniej. I my tego nie rozumiemy, my to często odbieramy jako niesprawiedliwość. A jak Matka Boża mogła w ogóle zgrzeszyć, jak ona wszelkie łaski otrzymała? Jakie? Bóg mógł dać, a ja nie mam ani części tych łas i mnie diabeł tak łatwo kusi. No, ale Pan Bóg nas oceni sprawiedliwie według wszystkiego. To, że Bóg nas prowadzi, to, że nic się nie dzieje na świecie bez Bożego przyzwolenia, to nie zaprzecza w żaden sposób y, naszej wolnej woli, bo Bóg też na to przyzwala to też się dzieje za Bożym przyzwoleniem. Te nasze wolne wybory. Wynikają z Bożego przyzwolenia. No to, jest, to jest to właśnie wywyższenie do godności istot samodzielnie żyjących, samodzielnie myślących, istot, które mogą same wybrać Pana Boga. Ale my w żaden sposób nie możemy się sprzeciwić Bożej Opatrzności. My w żaden sposób nie możemy czegoś zrobić, co nie byłoby Bożym zamysłem w jakiś sposób. I tu jest ten pewien konflikt. Tu jest ten konflikt z Bożym Przeznaczeniem i z naszą wolną wolą. Tu jest to coś, gdzie niektórzy chrześcijanie poszli w herezję no tak daleko, że Kalwin i jego Kościół, jego grupa wyznaniowa wierzyli, wierzą dalej często, aczkolwiek i ten ruch się rozpadł na masę innych kierunków, że Bóg przeznacza jednych do zbawienia, innych do potępienia. I że nie ma znaczenia, co człowiek zrobi w swoim życiu, bo Bóg jest tak wszechmocny i yy, tak zdeterminował świat, że po prostu wybrał niektórych do zbawienia, a innych, inni już wiadomo, że są potępieni i niezależnie od tego, co, mają, co będą robić, to i tak skończą w piekle. No, Bóg wie teraz, czy ja będę w niebie, czy będę w piekle, bo moja przyszłość dla Boga jest teraz. Więc dla mnie jest to zagadka, to znaczy jestem przekonany i walczę o to, i biegnę w dobrym wyścigu i modlę się do Pana Boga, żeby oczywiście w tym piekle nie wylądować. Ale ja nie jestem swoim sędzią, Bóg będzie moim sędzią. I dla mnie ten strach przed piekłem jest ciągle realny. I jeżeli upadnę, to przepraszam Pana Boga, idę do spowiedzi, spowiadam się żeby nie skończyć w tym piekle, bo wiem, że mogę upaść i mogę utracić łaskę Bożą. A. No, ale Bóg już wie, jak ten wyścig się skończył. Bóg już wie, jak ja skończyłem ten wyścig. Czy to znaczy, że zostało to zdeterminowane i niezależnie od tego, co ja zrobię? Nie. To właśnie z, z, wynika z tego, co ja zrobię. Ja z wolnej woli, woli dokonam jeszcze jakichś wyborów w swoim życiu, które Zdeterminują, czy ja umrę w stanie łaski uświęcającej, czy umrę w stanie grzechu ciężkiego. To zależy od moich wyborów, od mojej wolnej woli. I choć Bóg to widzi teraz, dlatego nie dlatego, że Bóg widzi przyszłość. To jest moja przyszłość, to nie jest przyszłość Pana Boga. Pan Bóg jest w każdym czasie. Pan Bóg jest teraz w momencie mojej śmierci. Ja jeszcze tam nie jestem. Więc to jest moja przyszłość i moja przyszłość będzie zdeterminowana przez moje wybory. Bóg to widzi już teraz. I więc tutaj nie ma konfliktu. Jedyny konflikt jest, jaki polega na tym, to konflikt naszej logiki opartej o przepływ wydarzeń w czasie. No ale Bóg y, z rządzenia wydaje, rządzi tym światem. Daje nam prawa, daje nam wskazówki, prowadzi nas przez to życie po to, żeby nas doprowadzić do tego szczęścia, ale właśnie wśród tych zrządzeń Pana Boga jest ten element naszego wyboru. W jego realizacji posługuje się również współdziałaniem stworzeń. My współdziałamy z tą Bożą Opatrznością. My jesteśmy tu koautorami tego. Scenariusza, który nazywamy naszym życiem. I mamy, otrzymaliśmy od Boga godność samodzielnego działania, bycia przyczynami wzajemnie dla siebie. Jedna rzecz to jest ta godność, właśnie, że nie jesteśmy marionetkami w rękach Pana Boga, tylko sami możemy decydować o naszym życiu i wzajemnie jesteśmy przyczynami dla siebie. Dla siebie także w tym zakresie poziomy. My wzajemnie możemy przyczyniać się do tego, żeby opatrzność Boża działała w nas. I to, co ja tu staram się robić, jest też, mam nadzieję, częścią tego Bożego planu. A my zakończymy pytaniem 56. W jaki sposób człowiek może współpracować z opatrznością Bożą? Bóg daje człowiekowi możliwość i żąda od niego, respektując jego wolność, aby przez swoje działania. Przez swoje modlitwy, także przez swoje cierpienia, współpracował z nim w realizacji jego zamysłu, pobudzając sobie chcenie i działanie zgodne z jego wolą. W zasadzie to, co mówiłem wcześniej, że my mamy tą swoją wolność, ale ta wolność powinna służyć do tego, żeby współdziałać z Bożą Opatrznością. Jak to święty Paweł pisze: wszystko mogę, ale nie wszystko, przynosi korzyść. Tu jest także wspomnienie o cierpieniu, że w naszym cierpieniu możemy współpracować z Bogiem dla zbawienia kościoła. Święty Paweł też pisze, że raduje się w swoich cierpieniach, bo może dopełniać braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest kościół. W jaki sposób święty Paweł może dopełniać braki Udręk Chrystusa, to Pan Jezus za mało cierpiał na krzyżu, no to znaczy, że my jesteśmy ciałem Pana Jezusa, Kościół. Pan Jezus jest głową Kościoła, my jesteśmy Jego ciałem. I gdy my nasze cierpienia ofiarujemy Kościołowi czy Bogu poprzez Kościół, to łączymy się z Panem Jezusem na Krzyżu, stajemy się częścią ciała Chrystusa na Krzyżu, który Umiera za grzechy nas wszystkich. W ten sposób możemy dopomóc innym ludziom w zbawieniu. Jest to niesamowita tajemnica wiary. Jest to niesamowita y, rzecz właśnie, że my możemy w ten sposób no, stać się jakby częścią Pana Boga. Przez to, że właśnie jesteśmy częścią Kościoła, który jest Jego ciałem, jeżeli nasze cierpienia łączymy z cierpieniami Chrystusa, stajemy się częścią Zbawienia ludzkości. Matka Boża w Fatimie prosiła dzieci, żeby się modliły i ofiarowały różne rzeczy za grzeszników, bo przez to, że nikt za nich się nie modli, wiele ludzi idzie do pieku. My możemy naprawdę nie tylko pomóc sobie, ale możemy pomóc wielu innym ludziom współpracując z Jezusem, z Kościołem dla zbawienia innych ludzi. No bo oczywiście. Bóg w swoim planie pragnie zbawienia wszystkich ludzi, ale Bóg był tu na ziemi 2000 lat temu, wstąpił do nieba, zostawił nam Kościół. My jesteśmy teraz rękami Pana Jezusa, oczami Pana Jezusa, ustami Pana Jezusa to my musimy tutaj działać w Jego imieniu. My musimy teraz yy, przez swoje działania i swoje modlitwy, a także cierpienia. Współpracować z nim w realizacji jego zamysłu, pobudzając sobie chcenie i działanie zgodne z jego wolą. Dlatego warto też o tym pomyśleć, że nie wystarczy nic nie robić i mówić: Ja nie zgrzeszyłem, to pójdę do nieba. Pamiętajcie też o opisie sądu ostatecznego. 25 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Wszyscy pamiętamy ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi. Byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Pan Jezus tam nie mówi, potępieni będą ci, co zgrzeszyli przeciwko trzeciemu, siódmemu, szóstemu, dziewiątemu przykazaniu. Pan Jezus pokazuje nam obraz sądu ostatecznego, w którym pokazuje, że potępieni byli ci, co nic nie zrobili. To nie jest tak, że my, jak nie grzeszymy, to już jest dobrze. Nie grzeszymy, bardzo dobrze, że nie grzeszymy, my nie powinniśmy grzeszyć, ale my powinniśmy coś dobrego robić, powinniśmy wydać owoce naszej wiary. Pan Jezus spotykał się z grzesznikami, jadał z grzesznikami, nie unikał grzeszników, chodził do grzeszników, wybaczał grzesznikom grzechy i uczył ich, jak żyć, uczył ich, co robić, bo nasza wiara to jest z jednej strony odcięcie się od grzechu, Nawrócenie się, poproszenie Boga, żeby nam te grzechy wybaczył, ale z drugiej strony to działanie, te owoce naszej wiary. Wiara bez uczynków jest martwa, uczy święty Jakub. Nasza wiara musi wydać owoce, bo po owocach ich poznać. No jakie owoce? Pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Modlitwy, o czym ten punkt mówi. Powinniśmy się modlić. Weźcie kiedyś zegarek w jakiś dzień i zmierzcie, ile czasu się modlicie tak przez cały dzień. Czy to jest tylko jakiś paciorek rano, chyba że za późno wstaniecie, no to wieczorem, a wieczorem jesteśmy zmęczeni, no to jutro? Czy to jest tylko ten paciorek, który jutro odmówię? Czy to jest życie modlitwy? Czy to jest jakaś stała modlitwa? Czy to jest ten codzienny różaniec? Teraz mamy maj. Czy my ten znajdziemy czas, żeby odmówić różaniec? Z 20 minut. Naprawdę, to jest 20 minut. Doba ma 24 godziny po 60 minut. Nie znajdziemy 20 minut dla Pana Boga? To odmówmy różaniec. Różaniec jest piękną modlitwą. Modlitwa różańcowa polega na rozważaniu życia Pana Jezusa. To nie o to chodzi, żeby odklepać zdrowaśki. My modląc się na różańcu, rozważamy życie Pana Jezusa. Od poczęcia do jego śmierci w stąpienia i zabrania do nieba królowej matki. I to jest piękna historia, właśnie historia naszego zbawienia. Życie Boga, który stał się człowiekiem. I my możemy rozważać te tajemnice w czasie modlitwy różańcowej. Coś pięknego. A nie można żyć w stanie łaski uświęcającej, jeżeli się nie modlimy. Nie można kochać kogoś i nie rozmawiać z nim, mimo że mamy taką możliwość. Jeżeli kogoś kochamy, to z Nim rozmawiamy. To jest oczywiste, więc yy, no zastanówmy się, czy my naprawdę znajdujemy ten czas na rozmowę z Panem Bogiem. Więc żeby wam dłużej nie przeszkadzać, żebyście znaleźli ten czas na rozmowę z Panem Bogiem, kończymy teraz, a zaczniemy za tydzień. No bardzo trudne pytania o dlaczego istnieje zło i dlaczego Bóg je dopuszcza. Trudne pytania, które są no, przeszkodą dla wielu ludzi do w ogóle przyjęcia wiary, do uwierzenia w Pana Boga, ale tym to się zajmiemy w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Panem Bogiem.